Ja Sudzi, witam wszystkich serdecznie z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Knok Knok. Ruszamy z grą. On tutaj zaczął coś mówić, więc musiałam spozować. Ale tak, wracamy sobie do gry. Wracamy sobie do naszej rozgrywki. No nie wiem, czy tak dobrze. Mi się to nie cieszyło. Okej. Czas nam się rusza. Pokaż mi ten dom jeszcze. Okej, jest jakiś taki trochę bardzo popierdolony. Dobra, zgaśmy światło klasycznie i ruszamy dalej. Ja znowu będę się patrzeć na program do nagrywania, a nie na mój. Nie na mój monitor, bo na monitorze nie widzę kurwa nic. A nie ma tychże. Okej. Od razu chodzisz po piętrach. Pamiętaj, Hela. Od razu włazisz na piętro, bo tak jest najłatwiej uciec przed tymi zjawami wszystkimi. Pamiętaj. Zamkniesz oczy? Ja bym była bardzo wdzięczna, gdybyś mi pokazał zegar, tak? Co to za dźwięki? Nie podobają mi się te dźwięki. Okej. Tu mi coś pokazujesz? Dobra, jakieś pająki, jaszczurki i inne, tak? Dobrze, niech ci będzie. Maria. Nie muszę czego bać, Hela. Jest dobrze. Ja się w ciebie wcale nie boję. Co zrobisz z tym faktem? No. O Jezus Maria, mam nadzieję, że ona zniknie zaraz. O. Czy jak zapalę światło, to ty znikniesz? Zobaczyliśmy ją i to nas cofnęło kompletnie do tyłu. To będzie ciekawa rozgrywka. Czyli nie można świecić światła, jak oni są. Intrygujące. Dobra, no to tak jak mówiłam, tak? A nie chodzisz szybciej, jak nacisnę i ten. Zarówno tą literową, jak i. Okej, bo zaczyna zamykać oczy. Zegar! Na zegar zawsze się cieszymy. Sobie tą grę pewnie ładnie oglądacie. 720 czy nawet 1800. Nie pamiętam, czy na tym. Na klasycznym OBS-ie mam 720 czy 1080 ustawione. Jak pięknie! Ale. No dobrze, już tam idziemy. Zaszczerpnęłam dziwnej nauki. Thank you.
Nie znajdziesz tu nic. Zaciągnąłem dziwnej nauki. A, spierdalaj, nie idę tam. Że należy udać się do pomieszczenia, w którym są właśnie, w które gra nas kieruje, tak? Proszę, daj mi zegar. To zły sen, umierasz, a w lesie chcą, żebyś żył. Co kurwa za dźwięki? It was you who believed in me. No prawda, ja w nic nie wierzyłam. Can you hear me coming? No ja obawiam się, że tak. Okej. Zgarnął. Tak, kurwa, niestety słyszę. Co się kurwa stało? Kurwa, my już. Och. Musiałam wleźć w tą babę. Prawdę. Jeżeli wejdziemy tam jeszcze raz włączymy zegar. Znaczy, jeszcze raz włączymy ten. Czy zegar nam się znowu pokaże? No. Czyli jeżeli w pomieszczeniu pęknie żarówka, w którym był zegar początkowo, i odpalimy go jeszcze raz, to żarówka nam się znowu pokaże. Będziesz tu coś jeszcze? Nie. A tutaj? Nie. Na górze już byliśmy tym. Tu też nie. Chodźmy tutaj na górę. Też nie byliśmy. Chcę robić spięcie elektryczne, bo to mnie stresuje. Okej, okay, coś tu mamy, co, mamy miejsce, w którym możemy się schować. Mam nadzieję, że ono nie będzie nam jakoś specjalnie potrzebne. Kurwa było? Mnie kurwa niepokoją te dźwięki. Pięknie. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie oglądając te filmy, z tego, że ja się tak patrzę w bok. Ja nie mam tutaj z boku monitora, ja mam monitor przed sobą główny, z boku mam poboczny monitor, ale tutaj mam rozjaśnioną gamę i tutaj widzę, natomiast tutaj musiałabym w ustawienia wchodzić w monitora, a tego nie chcę robić. Witamy gości! Nakryj stół, postaw puste talerze i filiżanki po środku. Zwykły, okrągły chleb. Filiżanki można nakryć niedużym kawałkami papieru. Niedużymi kawałkami papieru. Albo suchymi, klonowymi liśćmi. Zamknij oczy, ale nie gaś światła. Wyobraź sobie ludzi, którzy jeden po drugim pojawiają się przy stole. To twoi goście. Takie straszne, strasznie samotne życie prowadzisz, kolego. Okej, okay, teraz jesteśmy w domu. Teraz jest bezpiecznie. Thank you.
Powiedziałam, że jest bezpiecznie? Ale coś mi mówi, że musimy się śpieszyć. A jeżeli byśmy przeszli przez dom bez świecenia świateł? Znaczy... Co sobie to zrobić ze światłami? Bo właśnie, dostajemy kartki. Goście prawie nigdy nie zabijają, po prostu się cofają, ponieważ jeszcze nie skończyłeś. Przejście tu, kurwa? O, teraz się dowalasz do drzwi, a wcześniej po prostu sobie wyszedłeś, tak? Chcę poznajdywać te kartki. Wychodź, już czas. No, jeszcze nie. Okej, tutaj już nie ma nic. Idziemy do góry. Tutaj nam chyba żarówkę strzeliła. A nie, jednak nie. Coś mi kurwa chodzi po domu. Czyli to tylko mamy słuchowe. Jezus Maria, czym ty kurwa jesteś? Przestań walić w te drzwi! Okej, tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Idziemy dalej. Też nic nie ma. Tam w dół jest już nasza... nasz zegar. Jakby ktoś w pokoju ze mną był, tak? Właśnie mnie minął i szedł dalej. Mam nadzieję, że słyszycie wszystkie dźwięki, bo podkręciłam trochę dźwięk z gry. Mam nadzieję, że mnie teraz nie zagłusza. Nie powinien, ale to wiecie. Oto ja, Helena, królowa nierobienia testów. Jakie to jest kurwa przerażające. Ale powiedz mi, ty rudy... Proszę nie opuszczać filiżanek. To zastawa rodowa. Czy, a właśnie, miałam się spytać rudego kolegi, czy kiedykolwiek wyglądał przez okno, kurwa. Jeżeli czegoś nie widzisz, nie znaczy, że tego nie ma. No, to jest prawda stara jak świat. Problem polega na tym, że nie wiem, czy ta prawda mi się podoba akurat w przypadku tej gry. Teraz wychodzimy z domu. Sprawdźmy tego potwora demona. No nie drgnął, tak? Czyli drgnie w trakcie, jak my będziemy przechodzić kolejne części gry, czy kolejne części rozgrywki. No dobrze. Chodźmy. A jebać światło. A, samo się wyłączyło. Nie mogę w tym miejscu zoomowywać. O, widzicie? Tutaj w tym miejscu... Ostatnio dostałam pytanie odnośnie... Ten,
Może nie odnośnie, ale tutaj w tym miejscu jest jakaś postać w liściach. Widzicie? Powinniście widzieć. Teraz na pewno. Nie wiem, co to było, ale... Oj, tutaj znowu. Oj, tam z tyłu znowu, tutaj. Tu. Ty, to są te koszmary. Znowu słyszę śpiewy. Nie wiem, czy ja się powinnam zbliżać do tych, bo zauważyłam, że mi się tutaj zaczęły pajęczyny pojawiać wokół tego obrazu. Dobra, wleźmy do domu naszego koszmaru panowie. O, co ja będziemy mieć jeszcze wpis z rozkrywki, jak ja się cieszę. O, i muzyka nam się zmieniła. Najprostszym sposobem, żeby o czymś nie myśleć, jest skupienie się na swoim na obecnym swoim zadaniu. Czyli na przykład teraz muszę wykonać krok w przód, teraz muszę wykonać krok w tył, teraz muszę unieść latarkę, czy tam świeczkę, czy cokolwiek tam mam w ręce. Teraz się muszę zająć tym, teraz się muszę zająć tamtym. Wiecie, takie skupianie się ciągłe na zadaniach. Nowa muzyka, nowe dźwięki. Niesiarki przechodzą po plecach. A, jak ładnie. Może tu są drzwi zablokowane, odblokujmy je sobie. Zaraz. Tutaj są drzwi, ale my pójdziemy w lewo. Nic. To idziemy dalej. Na spokojnie, na spokojnie. Jesteś to w stanie zrobić. Tutaj ptaszki, zbierzcie się wokół marmurowego gniazda. Spoko. A, tu było jeszcze pomieszczenie jedno z boku. A, gdzie się zaraz udamy. Ja tu włączałam gro! Ta błyskawica cała nam zaczyna... Kolor z niej zaczyna schodzić, biały. Zauważyliście. Szukać? Nie, dziękuję. Nie mam mnie. Pojechałam do dziadków. Co to kurwa było? Gdzieś się tam był jakiś kurwa cień, który mnie zaczął gonić. Chyba, że to znowu były moje włosy. Znaczy włosy tego kolesia. Się ich przestraszyłam. Co to było za tupanie w tle? Oś ty w chuj!
Rum-dee-doo. Can you hear him coming? Co się kurwa stało? Czai się to? Bo ja nie. No dobra. Okej. Nie mam pojęcia, co to było. Ale spróbuję... O! Jeszcze czas nam się cofnął, tak? Że wróciliśmy do początku dnia, ale już ten czas, który nam zeszło na wykonanie tego, się nam trochę uciął, więc będzie ciekawie. Natomiast w tym odcinku to było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Spróbujemy rozkminić, czym jest ten ludzi, czym jest ten stwór w kolejnym odcinku, a w tym dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.